Dzień dobry, serdecznie witamy z obozu w Dzierżoniowie, z hotelu Olimp. Witam, Aleksander Ruszkiewicz. I Radosław Sylwestrzak. Ogólnie przybyliśmy tutaj trenować i szlifować formę, nawiedziły nas media, po czym zrobimy małe tournée po pokojach i spytamy naszych tutaj wszechobecnych zawodników o to, jak spędzają dnie i jak wyglądają treningi i posiłki. Tutaj usiądę. Czekaj, piłkarzu. Zrób miejsce. Przygotować. To czekaj, niech się przygotuje. To wytnijcie. To co bym powiedział. Założę ketę. Było lepiej. To co jest? Jest, poszło. Łukasz, jakie są twoje pierwsze odczucia pobytu w Katowicach z chłopakami na obozie? Znaczy pobyt ogólnie jest w Dzierżoniowie, a nie w Katowicach. No dobrze, ogólnie chodzi mi o drużynę. Nie, no bardzo dobrze, bardzo fajna drużyna. Myślę, że to jest najlepsza drużyna na chwilę obecną w pierwszej lidze. Także no, tak pół żartem, pół serio, ale bardziej serio niż żartem. Łukasz, grałeś w Termalice. Tam troszeczkę jest inny jakby poziom kibicowania. Czy jesteś przygotowany na to, że tutaj kibice są bardzo wymagający i ten doping jest najwyższej klasy w Katowicach? No, to jest na pewno akurat plus tego, że jest doping i jest taki, jaki jest, także akurat to powinno pomagać na boisku, także no co tam, dwa lata w Niecieczy to było praktycznie mecze bez kibiców, tam tylko jakieś tam nieliczni fanatyczni, tak się nazywali, kibicowali. No tam między, stadion między kukurydzą jest, no nie ma się co śmiać, no taki to jest teren polski, z tego tam ludzie żyją. A jak się czujesz jako jeden ze starszych zawodników jednak w tej drużynie? Czy odczuwasz jakąś presję z tym związaną, że jednak tutaj są młodzi zawodnicy, że musisz wieść tu prym w tej drużynie? Co, no jak się ogolę, to kurczę, nie będzie tak źle, wiesz? No to młodzieżowiec, po lipcu jeszcze, nie, ja z maja jestem, ale... No nie, no na pewno jako gdzieś tam doświadczony zawodnik, no nie czuję się presji, ale na pewno chciałbym jakoś tam tym młodszym zawodnikom pomagać, no. No widzisz, teraz ci w wywiadzie pomagam, no bo muszę, no, sam by sobie nie poradził. Nie ma szans. Dobrze, Łukasz, teraz przenosimy się na drugą część pokoju, numer 115, 14. Z nami Piotr Ceglarz, czyli zawodnik, który będzie naszą siłą ofensywną w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję. No, Piotr. Dałeś. No. Przepraszam bardzo. Piotrek, ostatnio grałeś z pewnym prawym obrońcą w meczu z Gieksą. Jak uważasz, grało się łatwo, trudno na naszego prawego obrońcę? Nie no, bardzo trudno. To był wymagający. Wymagający? Ale jakie jego cechy, nie wiem, był... Na pewno szybki, taki motorycznie dobrze przygotowany, przystojny i technicznie dobry. Głową dobrze grał i ogólnie. Piotrek, czy ty już jesteś gdzieś zameldowany w Katowicach, gdzie będziesz przebywał większość czasu, czy będziesz dojeżdżał z Bielska? Znaczy zameldowany to jestem w Bielsku ogólnie, ale będę mieszkał na tysiącleciu. Także, tak. Wiesz, że to jest dość spore osiedle, można się zgubić. Nie. Nie no, dam radę ogólnie, nie martw się. Blisko stadionu, także wiesz. Spokoju numer? 114, żegna Aleksander Ruszkiewicz. Piotr Ceglarz. Marian Paś. Żegnamy panowie. Idziemy do Pawki. Wojtek Herman nie chciał z nami rozmawiać. Idziemy dalej. Trenerze, parę słów można? Pawełku, na chwilę możemy ciebie prosić o parę słów do nas tutaj w celu dowiedzenia się, jak tutaj współpracujecie ogólnie jako masażyści i nasz dział fizjoterapeutyczny. Opowiedz, jak to wygląda od wewnątrz. Od wewnątrz wygląda to, no zresztą co tu mówić, możecie sobie wszystko zobaczyć. Dwie kozetki, dwóch masażystów. Tutaj nagrywaj. Telewizor. A co to za trup leży na tym? Tu też go trzeba masować, czy jak? Jak ty się nazywałeś? Trup. Powiedz, kto najwięcej przychodzi do was na masaże? No może nie będę mówił, bo co tu mówić, no wszyscy przychodzą. Jest kilka osób, którzy tutaj, to jest ich ulubione miejsce, ale co będę zdradzał. A ile w ogóle godzin tutaj spędzacie? Ciężko policzyć, ale przed treningiem z 2 godziny, po treningu godzinę i wieczorem to od kolacji do 23, także...
Dobra, ja rozumiem. Ty tu jesteś. A gdzie jest twój kompan, drugi fizjoterapeuta? Jechał na zakupy, bo nam się skończyły sprzęty medyczne, także odżywki. I musiał jechać zakupić nowy sprzęt, bo dzisiaj mecz, także musi wszystko być. A nie, no to wy jesteście przygotowani na tip-top. No oczywiście, jak zawsze, no. Sztab medyczny jest zawsze na przygotowany i niczego, no. Pawełku, opowiedz mi teraz tak, po ostatnim bieganiu jak się czujesz? A bardzo dobrze, codziennie tutaj z Radkiem biegamy o 7 rano, także forma rośnie. Trzeba być w formie, no wszyscy muszą być w formie. Podobno byłeś w Bielawie. Co no, cię w ogóle tam zagoniło, żebyś tam pojechał? Dużo jeszcze tych pytań. Jeszcze chwileczkę. W Bielawie, taka wioska obok, miasteczko. Pojechałem na wycieczkę rowerową. Była to samotna wycieczka czy z kimś? Samotna, bo jest tylko jeden rower do wypożyczenia w hotelu, także. No i mamy wszystko. Dobra, z pokoju fizjoterapeutów Radek Sylwestrzak. Paweł Blaut. Pozdrawiam. Dziękujemy. Kola, sprawdź, czy tam nikogo nie ma, bez niczego. Zapraszamy na zaplecze naszej odnowy biologicznej. Zaprezentujemy tylko tutaj chwileczkę. Tu jest, znajduje się basenik z zimną wodą. Regeneracja po treningach, po meczach. Leżaczki tutaj ładnie sobie odpoczywamy na nich. Zapraszam dalej. Znajduje się przepiękne, ale to przepiękne, wielkie jacuzzi, w których można usiąść, odpocząć, zregenerować się i przede wszystkim nabrać sił na kolejne treningi. Posiadamy dwie sauny. Ta jest malutka bardzo, zapraszam do drugiej. Ta jest znacznie większa. Wiadomo, no nie będę opowiadał, jak sauna działa, ale wszyscy wiedzą. Dobra, Aleks, naginaj dalej za mną. Pokażemy naszą siłownię, jak to wygląda z zaplecze. Tutaj właśnie przygotowujemy się, ćwiczymy formę siłową i ćwiczymy dużo na siłowni z trenerem Barem. Bardzo nas tutaj męczy i pokażemy, jak to wszystko wygląda od wewnątrz. Siłownia jest ogólnodostępna, jeśli chodzi o użytkowanie przez wszystkich. Akurat ktoś tutaj ćwiczy z innych. Zapraszam, Aleks, serdecznie na halę dzierżoniowską. Pokaż wszystkim, jak tu się znajduje, jak to wszystko hala jak hala, wygląda zbytnio normalnie. Zawsze tu znajdują się jakieś karimatki, materace, które, na których ćwiczymy i przygotowujemy się do kolejnych zajęć na siłowni. Jesteśmy w pokoju Antona Bućka, naszego bramkarza, i Jarka Wieczorka, naszego szybkiego, dynamicznego, prawego, skrzydłowego, który będzie strzelał wiele goli i wiele asyst będzie dawał. Zaczniemy może od Jarka. Jak ty się ogólnie czujesz? Myślisz, z twoją formą będzie wszystko dobrze? No chyba tak, nie? Pracujesz ciężko? Ciężko. Bardzo dobrze. I o to chodzi. A to chyba o to chodzi, nie? Jasne, jasne. Tu masz pracować, Anton będzie masował, także jest dobrze. Anton, opowiedz nam, jak ci jest w Polsce? Fajnie. Ogólnie ile czasu przebywasz? Pół roku. A masz wizum? Mam kazachstańskie wizum. I co, i z tym możesz być u nas? Może, no to jest tajne, nie? Jaka różnica Kazachstan? Nie wiem, no. Dlatego pytam ciebie. No, no muszę to być, no. On ma paszport Polsatu. Paszport Polsatu masz? A ogólnie, Anton, jak się czujesz? Ja? Dzisiaj jestem zmęczony. A co, ciężki trening był z trenerem Jorkiem? Nie. Ja mam dzisiaj wolne, ja najdę do sparingu, także zobaczymy sparinga, troszkę odpocznę. Troszkę odpoczniesz, mówisz, tak? On jest podbudowany wczorajszym wynikiem Niemców, tak? Trzymał kciuki za Niemców. Kibicowałeś, Anton, Niemcom? Trochę tak. Trochę tak. Typowy pepiczek. Anton, to powiedz nam jeszcze, jak wygląda wasza relacja między Rafałem Dobrolińskim i Maćkiem? Do te. Twoje szakiety. Jo, spokojnie, no tak. Normalnie, kolegowie jesteśmy, a tak. Nie ma rąbka tam rywalizacji? Tak, zawsze rywalizacja, to zawsze. Jak coś, to no, nogi będziesz łamał. To ja taki nie jestem. Bardzo dobrze, Anton. Jesteś wesoły chłopak, także tego się trzymać i zawsze będziemy liczyć, że będziesz uśmiechnięty naukowo. Dobra, dzięki. Trzymaj się i pozdrawiamy. Ubierz się, bo klaty masz głową. Krzysiu, ze względu na twoje urodziny dzisiejsze, przyszliśmy tu do ciebie z kamerą, z mediami. No jakby przypadło... Czekaj, bo masz coś na czole. Krzysiu, jakby nie było... Warto zaśpiewać tobie 100 lat jednak, no bo to się nie zdarza. Często masz urodziny dzisiaj. Rafał.
wszyscy razem tu z obecnymi wszystkimi mediami, zaśpiewajmy ci 100 lat. Czekaj, jak mediami? To cała drużyna niech przyjdzie, a nie z mediami. No. Rafał, organizuj drużynę. Przyjdźmy, wyjdźmy na korytarz, może wszyscy, stańmy ładnie. Krzysiu miło się poczuje, mam nadzieję, że zrobi mu się tutaj u nas wesoło. Żyje nam jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam. Nigdy nie zagaśnie, a kto za nie żyje, niech się mocno skryje, a kto za ogólnie Krzysiu, zostaje drużyny wszystkiego najlepszego. Tobie życzymy dużo asyst, bramek i wiele minut w Gieksie. Tak. Dziękuję bardzo wszystkim za życzenia, no i za ten piękny śpiew od wszystkich. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękujemy bardzo wszystkim. Słuchajcie, to trzeba tejpa zakleić, bo kolej troszeczkę uszło. Tak, najpierw ja Dobra. Dawaj, Aleks, mów. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszamy w przyszłym sezonie na Bukową. Oprowadzali was po naszym obozie Radosław Sylwestrzak i Aleks Januszkiewicz. Dzięki.